Pogrążona w żałobie Agnieszka Woźniak-Starak pokazała, jak spędza święta. Moje najlepsze pocieszenie. Agnieszka Woźniak-Starak przed Wigilią straciła ukochanego psa. Już wcześniej mówiła, że święta nie są czasem, który szczególnie lubi, jak je spędziła tuż po tragicznych wydarzeniach. Smutne święta Agnieszki Woźniak-Starak. Agnieszka z trudem podniosła się po śmierci swojego męża Piotra Woźniaka-Staraka. Producent zmarł tragicznie w nocy z 17 na 18 sierpnia 2019 roku, w wypadku na jeziorze Kisajno koło Giżycka. Mąż dziennikarki wypadł z motorówki, a jego ciało znaleziono dopiero po kilku dniach poszukiwań. Prezenterka na bardzo długo wycofała się potem z mediów, by przeżywać żałobę. Święta Bożego Narodzenia już wcześniej nie były łatwe dla Agnieszki. Woźniak-Starak udzieliła wywiadu Oli Kwaśniewskiej w gazetce znanej marki biżuteryjnej. Wyznała tam, że wraz z kolejnymi, odchodzącymi osobami, które były ważne w jej życiu, czuje coraz mniej sympatii do grudniowych obchodów. Wiesz, że tych ludzi ci brakuje po prostu, ich ubywa. To grono, z którym się spotykasz, się zmienia, jakoś wtedy to bardziej czuję, zdecydowanie. Miałam tak też po odejściu Piotrka, ale też moi dziadkowie. Prawdę mówiąc, to kochałam święta jako dzieciak, to były moje ulubione święta Bożego Narodzenia, była moja ukochana babcia. A przez te lata się to bardzo pozmieniało. Kropka. A jak się starzejemy, a ludzi zaczyna nam ubywać, świat się zmienia, to ja lubię święta, ale jako dziecko na nie bardzo czekałam, a teraz wolę Sylwestra, mówiła Agnieszka. 23 grudnia dziennikarka przekazała, że przed Wigilią pogrążyła się w żałobie. Agnieszka Woźniak-Starak w żałobie przed świętami. Gwiazda straciła psa, który był przy niej, gdy wychodziła na prostą po śmierci męża. Tak opisała to, co działo się tuż przed jego odejściem. Iwan, mój dzielny król lew, najpiękniejszy z Rachodesianów. Nie doczekał do świąt, odszedł dzisiaj. Serce mi pękło. Będę za tobą tęsknić malutki, napisała dziś zrozpaczona Woźniak-Starak. Chodzi o 13-letniego psa rasy Rachodesian Ridgeback. Iwan, wraz z bratem Borysem, były ukochanymi pupilami Piotra Woźniaka-Staraka. Po jego śmierci Agnieszka znajdowała pocieszenie w ich towarzystwie. Teraz jednego z nich zabrakło na zawsze. Dziennikarka już rok temu informowała o problemach zdrowotnych Iwana. Wówczas pojawiło się u niego podejrzenie nowotworu, a weterynarz przeprowadził pilny zabieg kastracji. Wczoraj wyznała, że jej ukochany pupil jest coraz słabszy. Wigilia 2023 u Agnieszki Woźniak-Starak. Psy są niezwykle ważnymi istotami w życiu Agnieszki. Towarzyszą jej od dzieciństwa i wciąż ma ich pokaźne stadko, z czego część jest adoptowana. W Wigilię prezenterka pokazała, jak spędza ten szczególny dla milionów ludzi czas. Łezka wokół kręci się, patrząc na zdjęcie udostępnione przez Woźniak-Starak. Widzimy na nim gwiazdą z dwoma psami. To właśnie z nimi cieszyła się chwilami przy choince. Moje najlepsze pocieszenie. Napisała pogrążona w żałobie gwiazda.